Drodzy, wsłuchajcie się teraz w słowo, które na dziś jest wyznaczone jako słowo do rozważania. Ten fragment czytam u Ewangelisty Mateusza w 11 rozdziale od 2 do 6 wersetu. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Drodzy, muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię ten fragment. Tak jak lubię fragmenty wielkanocne, które pokazują, że te wielkie postacie biblijne to nie są postacie pomnikowe, ale są to ludzie z krwi i kości. Ludzie, którym przyszło przeżywać swoją wiarę, albo inaczej, którym przyszło też mocować się z wiarą i ze słabościami tej wiary. Nie wiem, jak zazwyczaj wyobrażacie sobie Jana Chrzciciela, ale tak pomyślałem, że takie dwa obrazy mamy gdzieś przed oczyma. Jeden to jest jego głowa na tacy. Taki obraz pojawia się. A drugi to taki gdzieś lekko, że tak powiem, chudawy człowiek z długą brodą, odziany w jakieś nie wiadomo jakie ciuchy z wełny wielbłądziej, chociaż to drogie dzisiaj jest, nie? Przepasany pasem, no i żywiący się korzonkami i szarańczą, miodem leśnym. To jest dowód na to, że warto spożywać robaki, drodzy, albo przynajmniej szarańcze, także to jest dowód biblijny. Ale już nie żartując, mam wrażenie, że widzimy postać, która jest taką postacią twardą, postacią zahartowaną, postacią bezkompromisową, postacią, której nic nie jest w stanie złamać, i obraz biblijny, który mamy w Ewangeliach, jest właśnie taki Jana, który twardo potrafi mówić, co jest prawdą, co jest grzechem, co jest kłamstwem, jaką drogą należy iść. No ale dziś widzimy Jana, który, no właśnie, który nie wstydzi się i nie boi się przyznać, że w swojej drodze wiary przeżywa pewną chwilę słabości, pewną chwilę, chcę powiedzieć, załamania, ale niepewności, która wkrada się w jego serce. I tak jak powiedziałem, lubię tę historię z trzech powodów. Pierwszy to jest właśnie szczerość Jana, który mówi o swojej wierze. Nie boi się podzielić tym, jak przeżywa swoją wiarę albo swoją niepewność z tymi, którzy są mu bliscy. Dla niego to będą jego uczniowie i nie boi się powiedzieć im: idźcie i zapytajcie się go, czy on jest tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. To dziwne, kiedy pamiętamy o słowach Jana, który mówił: to jest ten, który za mną idzie, to jest baranek Boży, a teraz ten sam Jan zadaje uczniom pytanie: idźcie i zapytajcie go, czy to jest ten, czy też może mamy oczekiwać innego. I wiecie, to jest taki bardzo ważny moment, kiedy nie wstydzimy się, nie boimy się, mamy odwagę, by szczerze mówić o swojej wierze. To jest niesamowite, kiedy mamy wokół siebie grono tych albo kogoś, z kim możemy dzielić się swoją wiarą, swoją mocą, swoją siłą, ale też kiedy mamy przestrzeń do tego, by szczerze powiedzieć: nie wiem, albo by szczerze powiedzieć: wątpię, a może po prostu nawet szczerze powiedzieć: nie wierzę. Jest taka tendencja, nie chcę powiedzieć zwłaszcza w Kościele, że kiedy ktoś próbuje dzielić się swoimi wątpliwościami, to jest czasami odpychany, wypychany albo zatrzymywany, jakby budziło to lęk w przyjęciu tego, że ktoś może mieć swoje wątpliwości. A przecież w Biblii nieraz spotykamy postacie, które po niesamowitych rzeczach no, przeżywały jakieś swoje dołki. Bardzo lubię postać Eliasza, który z jednej strony nie bał się wyzwać proroków Baala na swoisty pojedynek, nie bał się tego, że może zginąć. Ale chwilę później boi się jednej kobiety. Chociaż
Może to też nie dziwota, natomiast no tak jest, że takie chwile słabości też się pojawiają. Skąd się biorą? Nie wiem. Dlaczego się biorą? Nie wiem. Tak bywa w drodze wiary człowieka, że czasami w chwili, kiedy wydaje się, że wszystko się układa, przychodzi myśl, przychodzi sytuacja, coś się pojawia i stajemy w sytuacji, w której zadajemy sobie pytanie, czy to jest jeszcze prawda, czy rzeczywiście tak było? I dlatego, tak jak mówię, bardzo lubię tę historię właśnie dlatego, że można, patrząc na nią, patrząc na Jana Chrzciciela, uczyć się, że można szczerze mówić o swojej drodze wiary. Druga rzecz, która bardzo podoba mi się w tej historii, to odpowiedź Jezusa. Wiecie, to nie jest taka odpowiedź oczywista. No bo wydaje się, że no właśnie, być może Jezus powinien poczuć się dotknięty, kiedy ktoś przychodzi i no, w pewien sposób podaje w wątpliwość to, czy on jest tym, który miał przyjść, czy też trzeba oczekiwać kogoś innego. Ale nie widzimy Jezusa, który jest dotknięty, nie widzimy Jezusa, który jest zagniewany, nie widzimy Jezusa, który w jakiś sposób odrzuca to wszystko od siebie, ale chce ich skierować na właściwą drogę. Bo to jest też taki bardzo fajny i ciekawy punkt. No wydaje się, że Jezus powinien powiedzieć, tak to ja. Ale tak sobie myślę, że wtedy, gdyby otrzymali taką odpowiedź, nic by w nich to nie otworzyło. Ale Jezus uczy ich, by w chwili zwątpienia, chwili niepewności, chwili, w której rodzą się pytania, nie iść w system zero-jedynkowy, ale Jezus na nowo kieruje ich na zrozumienie Bożego Słowa. On przywołuje przecież proroctwo z Księgi Izajasza, ale też mówi, sami musicie teraz ocenić. Spójrzcie na wszystko to, co się dzieje. Zobaczcie, bo tak naprawdę tu chodzi też o nich, o ich życie, ich wiarę, o niepewność, którą musieli nieść na swoich barkach, na które Jan złożył swoją niepewność, bo pamiętajmy, że kiedy dzielimy się niepewnościami, nieradościami, to albo wzmacniamy kogoś, albo na kogoś też składamy swoje niepewności. I to, co w tej historii jest, to jest, przypomina mi też historię uczniów idących do Emaus. Dlatego mówiłem na początku, że lubię te historie wielkanocne, bo tam też mamy historię, która zaczyna się o głupi i gnuśnego serca, nie? Ale potem mówi, czyż Chrystus nie musiał tego wszystkiego wycierpieć i poczynając od Mojżesza zaczął im wykładać Pisma. Bo w całej tej historii chodzi o to, że to człowiek sam musi na nowo trafić na właściwe tory. Że to człowiek sam musi na nowo odnaleźć drogę, która jest drogą prowadzącą do celu. I wiecie, co lubię w tej historii? To, że nie wiemy, jak ona się kończy. Bo tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę to jest niedokończona historia, bo to jest historia każdego i każdej z nas. Bo to jest historia naszego życia. Naszej drogi. Jest jeden cel, ale można powiedzieć tak paradoksalnie, dróg jest wiele, bo dróg jest tyle, ile jest ludzkich istnień. Każdy z nas jest w innym miejscu swojego życia. Każdy z nas jest w innym miejscu swojej wiary. Każdy z nas przeżywa swoje wzloty, upadki i to nakierowanie na Boże Słowo jest postawieniem nas na drodze naszego życia. Chociaż zawsze istnieje taka pokusa, również w Kościele, bo w Kościele jest wiele pokus, muszę wam powiedzieć, taka, żeby wszystko ujednolicić, tak? Żeby wszystko według jednej matrycy, bo tak byłoby zawsze prościej. I tak czasami się tłumaczy, że jest jedna droga, więc skoro jest jedna droga, to wszystkich próbuje się wtłoczyć w jeden schemat życia, jeden schemat wiary, jeden schemat
przeżywania tej wiary, a potem gdzieś okazuje się, że ludzie się w tym wszystkim nie mieszczą, bo to nie jest ich droga. Tak pomyślałem przekornie trochę, że to tak jak z konfirmacją na Śląsku Cieszyńskim, gdzie wrzuci się wszystkich w jeden strój cieszyński i w dniu konfirmacji to naprawdę bardzo pięknie wygląda. W dniu konfirmacji. A potem jest życie. I ta historia jest też historią niedokończoną, bo to jest historia każdego i każdej z nas. I tak sobie pomyślałem, że jaka będzie ta droga, dziś z nas nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, ale super by było, drodzy, gdybyśmy kiedyś, gdzieś tam, w tym domu, który przygotował dla nas Chrystus, mogli spotkać się, siąść przy kawie, bo oczywiście, jak wiecie, będzie tam kawa świeżo mielona, bo to jest jeden z najpiękniejszych, najlepszych zapachów, jakie są. I będziemy sobie mogli poopowiadać o drodze, którą przeszliśmy do celu, który jest dla wszystkich ten sam. Bo celem tej drogi jest Jezus Chrystus i życzę sobie i wam, byśmy bez względu na to, jaką drogą kroczymy i będziemy kroczyć, byśmy wspólnie osiągnęli niebo i gdzieś tam kiedyś wspólnie razem napili się kawy. Amen.